Cześć tutaj Tomek, kopera z blogu blogcopyra.com. Eee, tak miałem już myśl, że chyba nie nagram tych życzeń, że chyba jednak sobie odpuszczę, ale e, coś mnie uwierało, coś mnie bolało, no bo jak to tak? no... Mm, to by wyglądało tak, że ja traktuję to jak to po prostu robotę i o, wreszcie nie ma roboty, to o, wyluzujmy się. No a nie, nie traktuję tak tego, e, a przynajmniej nie do końca. Więc. Ym, więc wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt, wielkiej nocy, nocy zmartwychwstania, Pańskiego. Tak mam wrażenie, że chyba więcej już wśród moich widzów będzie osób, nie chcę powiedzieć, niewierzących, ale niezbyt. Zaangażowanych, czyli niewierzących, ale też może wierzących, tak niepraktykujących. E, więc e, Wam życzę przede wszystkim e, spokojnego takiego czasu z rodziną, e, może też wyrozumiałości dla, e, dla tych świąt, które nie są takie. Mm, a, popkulturowe jak Boże Narodzenie, które na przykład świetnie się <śprawda> sprawdza w Japonii czy w Chinach i tam e, święty Mikołaj z Coca-Coli robi robotę. No to Wielkanoc chyba jednak jest takim świętem religijnym. Trudniej tutaj... E, Myślę, jest przeżywać e, e, osobom niewierzącym e, te święta, e, ale życzę tego samego. Życzę pokoju, życzę szukania tego, co łączy. E, jeżeli będziecie się spotykać z, e, z rodziną, to szukajcie omijajcie może rzeczywiście te tematy, które mogą dzielić politykę e, różne takie historie. E, wierzącym oczywiście e, życzę wesołego Aleluja. E, wygraliśmy. E, zwycięstwo. Szatan pokonany. Śmierć pokonana. E, jakby nie patrzeć, e, jesteśmy wygrani. Oczywiście wiem, wiem, zaraz się pojawią e, głosy, że może i tak, ale <grywka> e, i, tutaj, e, i tutaj ja mówię. Szukajmy tego, co łączy. Jezus zmartwychwstał, wstał, prawdziwie zmartwychwstał. wstał. W związku z tym radujmy się, weselmy się i naprawdę cieszmy się, cieszmy się tymi, tym, tym, tym faktem, tym wspomnieniem zmartwychwstania wstania. Ja nawet, ja nawet chciałem nagrać taki, takie zero ibu po, po tej całej e, spaleniu Katery Notre Dame, ale stwierdziłem, że właśnie nie ma co jątrzyć. Nie ma co jątrzyć, więc e, wszystkiego dobrego, e, dużo pokoju, dużo szukania tego, co nas łączy... E, no i cóż, ja muszę powiedzieć, że no jest, jest gdzieś 18 na 21 mamy. Nie wiem czy mi się uda opublikować ten, no, jeżeli nie to na przykład po powrocie się opublikują w nocy. Bo nie wiem czy się przetworzy film do tego czasu na YouTubie, bo to strasznie długo YouTube'owi zabiera. Co prawda staram się streszczać naprawdę, więc to będzie jeden z krótszych filmów na kanale. Więc naprawdę jaram się na tą scenę. Jaram się na tą mszę. Życzę Oczywiście jakoś tak. Nie chcę tutaj tak protekcjonalnie zabrzmieć, ale dojrzałem do tego, że naprawdę e, wielką radość mi sprawia ta, ta msza właśnie Wigilii Pashalnej. E, najważniejsza w całym roku e, z punktu widzenia teologicznego. E, no, też jedna z najdłuższych, e, ale ta cała e, i świetna pogoda jest. No bo czasami rzeczywiście było tak, że wychodziło się na tą procesję po, po tej całej mszy i tam hulał wicher zimowy. To nie było miłe. Teraz jest ciepło, chociaż w nocy ma być zimno. No, ale na szczęście jednak jest praktycznie lato no tak późno to rzadko wypada wypada Wielkanoc więc później po tej procesji hym tedeum to jest taki power że normalnie no i potem przychodzimy do domu i jemy święcągę od paru od paru, yy lat już tak praktykujemy. Tutaj pozdrowienia również od Kasi. Mogliśmy nagrać coś też na nasz kanał, ale jakoś nie nagraliśmy. Mam wrażenie, że większość widzów póki co jednak jest i tu, i tu. Raczej ten zbiór widzów kanału Kasia i Tomek jest w dużej mierze powiązany z kanałem e, Tomasz Kopyra, więc, e, więc e, myślę, że w tym roku jeszcze e, wybaczycie, że na tamtym kanale nie ma e, życzeń, e, ale będzie trzeba, będzie trzeba następnym razem już chyba nagrać, może na Boże Narodzenie. E, to by było wszystko. Szukajmy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Zawsze da się znaleźć jakiś taki wspólny, wspólny mianownik. E, I tego Wam życzę. Tego życzę szukania tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. To by było wszystko. Wesołych świąt. Do usłyszenia po świętach. Cześć.